Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na leczo. Do lecza potrzebujemy papryki, różne kolory. Ja mam 4 zielone, 4 czerwone i 2 żółte. Do tego cukinia, z kilogram pomidorów, z pół kilo cebulki, pęczek nartki pietruszki. Ja dodaję jeszcze marchewkę. Tu mam ze 3 takie galante marchewki. I przyprawy. Sól, pieprz, majeranek, przecier pomidorowy, zioła prowansalskie, papryka, imbir. Wszystkie warzywa myjemy i kroimy w kostkę. Potrzebujemy garnek. Ja mam oliwę z oliwek. Na spód garka wlewam oliwę z oliwek. I będziemy garku smażyć, podsmażać. Najpierw zaczniemy od cebulki. Wrzucamy do garka naszą cebulkę. Musimy ją chwilę podsmażyć. Ja ją podsmażam razem z marchewką. Marchewka jest twardym warzywem, więc szybciej nam zmięknie. I to wszystko nam się smaży. Od czasu do czasu musimy mieszać, żeby nam się nie przepaliła cebulka. Ja dodaję już trochę soli do cebuli. Tak z pół łyżeczki. Trochę majeranku. Też z pół łyżeczki. I trochę ziół prowansalskich. Też z pół łyżeczki. I wszystko się jeszcze razem dusi. Taka cebulka przejdzie trochę tak smakiem już tych przypraw. Po około 5 minutach, gdy cebulka nam się zeszkli, możemy dodać paprykę. Ja mam jej tu bardzo dużo. Po około 10 minutach nasze leczo wygląda w ten sposób. Teraz dodajemy cukinię. Cukinia bardzo szybko nam się uprawi. Takie leczo zawsze możecie zrobić w wersję z kiełbasą. Akurat tą zrobiłam, że same warzywa. Ale wystarczy po prostu, jak smażycie cebulkę, dorzucić kiełbaskę od razu. Tak wygląda dalej nasze leczo. Po około 5 minutach od wrzucenia cukinii. I na sam koniec dodajemy pomidory. O! Ja dodaję trochę przecieru pomidorowego jeszcze z taką łyżkę. I na sam koniec dodaję natkę pietruszki. Zapomniałabym jeszcze o imbirze. Taką szczyptę imbiru jeszcze sypnę. Wszystko mieszamy. Spróbujemy. Pyszne. I możemy zajadać. Tego lecza wyszło nam naprawdę bardzo dużo, więc możemy je przechowywać w słoikach. Takie gorące leczo przekładamy do słoików i zamykamy. Jeśli chcecie być pewni, że wszystko jest ok, po prostu zapasteryzujcie jeszcze te słoiki.
Stoiczki układamy do góry dnem. Zobaczcie, ugotowałam ryż. I teraz dodamy nasze leczo. Trochę sosu. Czyż nie jest to przepyszny obiad? I dużo pietruchy. Nasze leczo w słoikach, nasze leczo na obiad.